Chciałabym przedstawić teraz obsługę świateł znajdujących się w Toyocie Yaris. Zachęcamy do obejrzenia filmu. Kolejnymi światłami są światła mijania. Również uruchamiamy je pierścieniem po lewej stronie, znajdującym się na dźwigni po lewej stronie kierownicy, przekręcając pierścień dwukrotnie. Są to żarówki większe, znajdujące się z przodu pojazdu barwy białej. Znajdują się najbardziej na zewnątrz reflektora lewego. Jest to dość duża żarówka w kolorze białym. To samo mamy z przodu oczywiście na prawym reflektorze. Najbardziej na zewnątrz też dość spora żarówka biała, barwy białej. W celu uruchomienia świateł mijania przekręcamy pierścień znajdujący się po lewej stronie kierownicy dwukrotnie. Pamiętajmy, że kontrolka znajdująca się na desce rozdzielczej, zielona po prawej stronie, dotyczy zarówno świateł pozycyjnych, jak i świateł mijania. Pamiętajmy jedynie, że przy przełączaniu dwukrotnym na światła mijania zaświeca się z przodu pojazdu inna żarówka. Dwukrotne przekręcenie pierścienia po lewej stronie to włączenie świateł mijania. Pamiętajmy, że częstym błędem, jaki popełniają kursanci na egzaminie, to szukanie świateł mijania z tyłu pojazdu, tak samo świateł drogowych. Pamiętajmy, że z tyłu pojazdu zaświecają się wyłącznie światła pozycyjne. Pozycyjne po lewej, po prawej stronie plus podświetlanie tablicy tylnej rejestracyjnej.